Husar, waluta tworzona przez patriotów dla patriotów. Dla Boga, panie Wołodyjowski, larum grają wojna, nieprzyjaciel w granicach. Polska jest w stanie wojny i oblężenia. Wojny szczególnej, w której podstawowym orężem jest dług, będący w swej istocie pieniądzem. Państwo polskie służy interesom globalistów i zostało w praktyce sprywatyzowane, podobnie jak pieniądz, nad którym nie mamy jako społeczeństwo żadnej kontroli. Jeśli nie chcemy dać się pogrzebać żywcem razem z koronawirusem, musimy odzyskać naturalne prawo do swobody i wolności wymiany. Inaczej polska gospodarka, polska klasa średnia nie przetrwa, a my pójdziemy w sromotny jasyr korporacji. Państwo polskie ze względu na systemową korupcję i wewnętrzny konflikt nie potrafi już służyć obywatelom tam, gdzie powinno. Głód monetarny i zadłużenie pogłębia się w postępie geometrycznym. Ciągły transfer odsetek do systemu bankowego i na rynki finansowe połączony z równoczesną anihilacją zwracanych kredytów oznacza grabież naszej pracy. Niespłacane kredyty, brak płynności, zatory płatnicze, brak środków na konsumpcję, czasem nawet w zakresie dóbr podstawowych, skutkuje utratą własności poprzez zastosowanie odwróconej hipoteki, bankructwa i przejęcia przedsiębiorstw. Powszechnym odczuciem jest brak elementarnego bezpieczeństwa polskich rodzin, strach o przyszłość i towarzyszącą im postępującą inwigilację oraz kontrolę, której zwieńczeniem ma być likwidacja gotówki i całkowite przejęcie cyberbiznesu przez pankorporacyjne technologiczne korporacje. W Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych obliczyliśmy, że niedobór pieniądza na polskim rynku jest na poziomie minimum 40% konsumpcyjnego PKB. Powiększanie się głodu monetarnego jest dodatkowo przyspieszane przez koronakryzys i zamrażanie gospodarki. Chcemy temu zaradzić, a nawet ten trend odwrócić. Zwołujemy więc pospolite ruszenie i tworzymy własną społeczność opartą na uczciwym środku wymiany, który nie posiada destrukcyjnej funkcji korupcyjnej. Zawiązujemy konfederację monetarną i formujemy roty monetarnej husarii. Tak nakazuje wierność pełnej chwały, dumy i zwycięstw, tradycji, ale i narodowy instynkt samozachowawczy. Obudźmy śpiących w nas rycerzy. Wyzwijmy duchy naszych wojowniczych przodków i walecznych husarzy. Stworzymy więc polskiego husara, który będzie służyć realnej gospodarce. Będzie szybko rotował, jak zwinna i zwrotna kawaleria. Będzie służył obronie dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli, jak husaria w I Rzeczypospolitej. Ponieważ husar będzie częścią dobra wspólnego, będzie spełniał funkcje ogólnospołecznie użyteczne. Publicznej infrastruktury nie będzie więc oprocentowanym długiem. Aby zrealizować te cele, zwołujemy Radę Szlachetnych Mężów, którzy zorganizują, wyszkolą i uzbroją husarię. Dlatego wprowadzamy do obiegu 1 milion tokenów NaviCoin, dzięki którym zbierzemy brakujące środki na realizację takich zadań jak: po pierwsze, rekrutacja pracowników odpowiedzialnych za obsługę projektu, takich jak informatycy, programiści, prawnicy oraz support. Po drugie, zaprojektowanie oraz stworzenie strony internetowej projektu. Po trzecie, kampanie marketingowe mające na celu pozyskiwanie nowych użytkowników. Po czwarte, koszty administracyjne, takie jak wynajem oraz utrzymanie biura. Nabywcy tokenów otrzymają nobilitację uprawniającą do bycia pełnoprawnym, szlachetnym obywatelem patriotycznej społeczności z prawem do głosowania w kluczowych kwestiach strategicznych. Kolejne korzyści wynikające z nabycia NaviCoina to: po pierwsze, zostajesz współinwestorem mogącym decydować o dalszych działaniach w projekcie. Po drugie, stajesz się liderem oraz nawigatorem pozytywnej i niezbędnej zmiany. Po trzecie, jesteś honorowym gościem na spotkaniach autorskich dotyczących rozbudowy przedsięwzięcia. Po czwarte, masz pierwszeństwo w wymianie NaviCoina na husara. Po piąte, jako patron otrzymujesz dodatkowe husary za wsparcie przedsięwzięcia. Przykładowo, kupując 10 tysięcy NaviCoinów, otrzymujesz dodatkowo 10 tysięcy husarów. Po szóste, dostajesz od nas materiały oraz gadżety promujące projekt NaviCoin.
Koronnym celem jest zaopatrzenie w husara około 1 miliona osób, chętników, konsumentów, którzy nie mogą zaspokoić swoich potrzeb oraz przedsiębiorców, producentów, usługodawców, by w części przekazali otrzymane husary swoim pracownikom. 1 milion. Na tyle szacujemy świadomą grupę o nastawieniu antysystemowym. To ona będzie elitą, współczesną szlachtą, która będzie kołem zamachowym suwerennej i etycznej gospodarki służącej Polsce i Polakom. Gospodarki opartej na zapewnieniu warunków bezpieczeństwa, pomyślności i dobrobytu polskich rodzin, na idei współdzielenia, wdzięczności i zagospodarowywania wspólnie wypracowanych nadwyżek, dóbr i usług. Witam serdecznie na kanale Samoświadomie Książki i Edukacja i przedzieramy się dalej przez gąszcz wciąż komplikującego się systemu i różnych systemów, które ewoluują i można dostać zawrotu głowy pośród tego, co się dzieje, również jeśli chodzi o system finansowy. Zapewne wszyscy zauważyliście, co się dzieje, jak jesteśmy po prostu zalewani różnymi inicjatywami i ofertami. I w nawiązaniu do tego nagrania z 28 października, gdzie tutaj tłumaczyłam przemówienie tego sądu pocztowego, Federalnego Banku Pocztowego, który z tego, co nam wiadomo, ma władzę nad całym światem i oni tutaj proponują swoje rozwiązanie, zapowiadają, że pewien etap już się skończył i że teraz mamy wybrać, że kontrolerzy, jak tutaj powiedział ten, jak on się nazywa? Markiszon. Mówi, że kontrolerzy tego świata dają ci teraz rozwiązanie. I przedstawia tutaj to rozwiązanie. Ja jeszcze na chwileczkę włączę ten fragment, gdzie tutaj polski przedstawiciel mówi, o co chodzi. A później poprosimy o komentarz Piotra Jankowskiego z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, żeby nam przedstawił swój punkt widzenia na tą sytuację. I przy okazji porozmawiamy o walucie równoległej, która właśnie powstała, o nazwie, przepięknej nazwie husar, o której usłyszeliście przed chwilą. Posłuchajmy zatem jeszcze raz tego fragmentu. Dobry wieczór Państwu. Postaram się przekazać wszystkie te informacje, które dla Was w języku polskim, dla tych, którzy nie mają językiem angielskim, którzy są. Znajdujemy się obecnie w czasach tak zwanej korony, w czasach eliminacji długów. W okresie tak zwanej korony wszystkie narody, wszystkie państwa, z wyjątkiem Wenezueli, czekają na Was, aby renegocjować warunki każdego kontraktu i każdego porozumienia, które zawarliście z bankami lub innymi finansowymi instytucjami w przeszłości. Oznacza to, że każdy kredyt hipoteczny, który jest tak naprawdę zastawem aż do śmierci, każdy dług będący w dosłownym znaczeniu grzechem, czeka na jego kasację. Każda osoba, jak również każdy kraj, każda firma musi złożyć skargę do Federalnego Sądu Pocztowego, Federal Postal Court, aby rozpocząć ten proces, uwolnić się od długów w tym koronnym okresie, w którym obecnie się znajdujemy. Kolejnym tematem są wybory powszechne w USA. Jak wszyscy wiemy, w przyszłym miesiącu odbędą się wybory powszechne w Stanach Zjednoczonych. W przypadku wyborów parlamentarnych w Stanach jest prawie pewne, że dojdzie do sporu z liczeniem głosów. Jest również prawie pewne, że ten spór będzie trwał
90 dni. To zapoczątkuje powstanie nowej konstytucji, która będzie bardziej oparta na wierze niż jak poprzednia konstytucja korporacyjna. Będzie bardzo podobna do poprzedniej konstytucji, ale będzie to zupełnie inny, nowy twór. Twoja obecna bankowość stanie się elektroniczną i zdigitalizowaną. Tradycyjny pieniądz papierowy zostanie zastąpiony walutą cyfrową. Dla przeciętnego człowieka jest to dość niepewna sytuacja, wynikająca z faktu, że jednocześnie nieświadomie zajmujesz pewne stanowisko zgodnie z prawem powierniczym, prawem tak zwanego trustu. To oznacza, że nie jesteś egzekutorem, ani też stałym beneficjentem własnych rachunków bankowych. Tak naprawdę to wszystko, co macie na swoich kontach, jego beneficjentem jest bank, bankierzy. Banki, które sprzedały ci kredyty hipoteczne i inne instrumenty dłużnicze, spędzając cię ten stan. Waluta Światowa Rezerwy Federalnej, tak zwany fiat, to inaczej waluta fiducjarna. To oznacza, że nie jest zabezpieczona złotem, srebrem ani miedzią. Dlatego jest walutą fikcyjną, tak naprawdę, taką jak weksel. Złoto, srebro i miedź są tradycyjnie faktycznym, prawdziwym odzwierciedleniem pieniądza. Oznacza to również, że waluta złota, srebra i miedzi nie podlega inflacji. Za tą samą ilość monet w złocie i srebrze czy miedzi dziś kupisz te same rzeczy, co 2000 lat temu, rzeczy o tej samej wartości. Waluta fikcyjna jest walutą fikcyjnej bankowości, wykorzystującej instrumenty frakcjonowania. Frakcjonowanie, czyli rozbijanie. Podobnie jak bankructwo oznacza rozbicie twojego banku. Waluta fikcyjna jest całkowicie otwarta na inflację i nie jest prawdziwym odzwierciedleniem twojego wypracowanego wysiłku, tak zwanego sweat equity. Banki światowe, rezerwy federalne są wytwórcami kredytów hipotecznych i innych instrumentów dłużniczych, które jednocześnie w tym samym czasie gromadzą złoto, srebro i wszelkie kruszce. Dla osób fizycznych w skali globalnej oznacza to, że banki Światowej Rezerwy Federalnej zanieczyściły nieinflacyjną wartość prawdziwych walut, czyli złota, srebra i miedzi. Jakie jest rozwiązanie? Kontrolerzy tego świata dają ci teraz rozwiązanie. Rozwiązaniem jest tak zwany peer-to-peer, bank-to-bank, które znasz jako Bitcoin i inne kryptowaluty. Na razie skupimy się na Bitcoinie. Bitcoin to twoje nowe złoto, srebro i miedź. Bitcoin to twoja nowa, nieinflacyjna jednostka kapitału własnego. Tak więc praca, którą wykonałeś 2000, którą osoba wykonywała 2000 lat temu i praca, którą wykonujesz dzisiaj, zostaną wynagrodzone w tej samej jednostce miary. Dlatego Bitcoin będzie nowym złotem, srebrem i miedzią. Aby wszystkie tysiące i miliony firm na świecie musiały teraz przejść na nieinflacyjne, oparte na faktach waluty typu peer-to-peer, bank-to-bank. W konsekwencji tego każdy mężczyzna i kobieta stają się swoimi własnymi platformami handlowymi, wykonującymi własne transakcje bankowe, dzięki czemu jesteś bankierem, który może swobodnie handlować w dowolnej części świata. Zatem żadna transakcja nie staje się już odpowiedzialnością osoby trzeciej. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dobrze, to ten fragment wystarczy. Tutaj usłyszeliście przed chwilą, że on użył takiego terminu oparte na faktach waluty. I to jest, słuchajcie, to pochodzi z tego języka kwantowego,
który rozpracował Russell J. Gould. Chodzi tutaj o prawo morskie, więc to jest oddzielny temat, do tego jeszcze będziemy wracać. I też z ostatnich wystąpień i nagrań Russella J. Gould wiemy już, że ci ludzie tutaj działają nielegalnie. Ten ciemnoskóry, taki ten Mark Kishon, który tutaj jest głównym, ten, podaje się za głównego sędzię sądu pocztowego, z tego co mówi Russell J. Gould, działa nielegalnie i przedstawia dowody, ale tym tematem zajmiemy się oddzielnie. Dzisiaj skupimy się głównie na tym, co oni tutaj proponują, na Bitcoinie. I teraz poproszę o komentarz właśnie Piotra Jankowskiego z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Halo? No witaj, Piotr. Witam. Słyszymy witam. Piotra Jankowskiego z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. I Piotrze, na początku poproszę Cię może o komentarz na temat tego wystąpienia przedstawiciela Polski w tym Federalnym Sądzie Pocztowym. I co Ty na ten temat sądzisz? Przypomnę, co tam mniej więcej było powiedziane. Otóż powiedziano nam, że kończy się nowy system finansowy, że kontrolerzy tego świata dają nam teraz szansę i rozwiązanie, którym jest tak zwany peer-to-peer, bank-to-bank i prezentują nam Bitcoina, prezentują nam tego Bitcoina jako takie wyjście, więc może tutaj skomentuj to, co ty sądzisz na ten temat. To, że stary system finansowy i stara architektura finansowa się kończy, to większość świadomych ludzi o tym wie i to rozumie, to nie jest nic odkrywczego, natomiast suflowanie tutaj i stręczenie, że tak powiem, Bitcoina jako rozwiązania jest dla mnie co najmniej dziwne. Dlaczego? Dlatego, że Bitcoin oparty na technologii blockchain jest walutą w tej chwili typowo spekulacyjną. Dlaczego? Dlatego, że jest notowany na giełdzie kryptowalut, a jak wiadomo, giełda jest, podlega spekulacjom, bo te banki inwestycyjne amerykańskie na przykład, które mają ogromne możliwości, ogromny potencjał kapitałowy, mogą tutaj zamanipulować kursem w zasadzie wszystkiego, każdego towaru czy waloru notowanego na giełdzie, ale oprócz tego mniej więcej dwa lata temu, może ciut więcej, uruchomiono instrumenty pochodne na Bitcoina, co oznacza, że w zasadzie już można w tej chwili w dowolny sposób manipulować tą kryptowalutą, grając i na spadki, i na wzrost. W związku z tym jest to waluta, która nie może spełniać podstawowych funkcji, jaką powinien spełniać pieniądz, uczciwy pieniądz, to znaczy być sprawnym środkiem transakcyjnym, ułatwiającym wymianę i uczciwym środkiem transakcyjnym, to znaczy takim, który jest wiarygodnym miernikiem wartości produktów i usług. Tak jak kiedyś uczono dzieci w szkołach podstawowych na lekcji bodaj fizyki, że wzorzec metra jest w Sèvres pod Paryżem i on jest ze specjalnego stopu platyny z czymś tam zrobiony po to, żeby właśnie był idealny, żeby się pod wpływem temperatury nie rozszerzał czy nie kurczył. I właśnie pieniądz powinien być takim wzorcem mierniczym, który równocześnie daje możliwość wszechstronnej wymiany, swobodnej wymiany. No bo wyobraźmy sobie, że budujemy dom i rano, kiedy stawiamy jakąś tam ścianę narożną, kąt prosty ma 90 stopni, jak Bóg przykazał, a po południu ma 95, a wieczorem ma 100. No więc jeśli my mamy błędną miarę, to nie możemy w sposób sprawny realizować pewnych celów ekonomicznych, bo budowanie domu jest pewnym przedsięwzięciem gospodarczym również. Więc Bitcoin niewątpliwie nie może spełniać funkcji uczciwego środka transakcyjnego, środka wymiany,
właśnie z tych dwóch powodów. Jest spekulacyjny, jest kwintesencją w zasadzie spekulacji w tej chwili, można powiedzieć, w związku z uruchomieniem tych instrumentów pochodnych, czyli innymi słowy, międzynarodowa finansjera ma nad nim władzę. Myślę, że to jest właśnie to słowo kluczowe, instrumenty pochodne, prawda? Tak, no i nie jest przede wszystkim związany w żaden sposób z realną gospodarką. Pieniądz powinien być jakby emanacją realnej gospodarki, powinien służyć, powinien pełnić funkcję służebną w stosunku do realnej gospodarki. Dlatego podkreślam te dwie funkcje, tą funkcję transakcyjną, czyli tą funkcję, która ułatwia wymianę wszechstronną, zróżnicowaną i funkcję mierniczą. I tych dwóch funkcji ten pieniądz nie może spełniać, bo nie jest związany z realną gospodarką. Ta kryptowaluta nie jest związana z realną gospodarką. Oprócz tego w tym filmiku jest też informacja czy teza, że to jest pieniądz, któremu nie grozi inflacja. Oczywiście, że tak. W dłuższej perspektywie czasu na pewno tak, dlatego że ta kryptowaluta ma ograniczoną ilość i w miarę jej kopania, każdy, kto miał styczność z rynkiem kryptowalut, wie mniej więcej o co chodzi. Chodzi o pewne moce obliczeniowe. Mówi się to metaforycznie, że to jest kopanie tej waluty, czyli dawanie pewnych mocy obliczeniowych. Koparki do Bitcoina i tak dalej. Tak, tak. I tej waluty jest coraz mniej. Jej upływa w postępie geometrycznym. Wiąże się z tym to, że będzie jej coraz mniej i będzie coraz szybciej jej ubywać, aż w pewnym momencie się ona skończy, bo nie będzie można jej kopać. W związku z tym kopacze nie będą już mieli zysku ze sprzedaży tej waluty, którą wykopią, ale będą musieli mieć inny zysk, w tej chwili już to widać, mianowicie zysk z tych mocy obliczeniowych polegający na tym, że są opłaty związane z transakcjami właśnie w Bitcoinie. I w tej chwili, w tym roku doszło do ogromnej podwyżki tych kosztów transakcyjnych, bo w tej chwili być może to już się zmieniło, być może jest jeszcze wyższa średnia cena, ale z moich ostatnich informacji wynika, że koszt przeciętnej średniej transakcji Bitcoinie jest w granicach $5. Czyli sobie wyobraźmy, że idziemy do sklepu, płacimy Bitcoinem, kupujemy coś za 20 zł i mniej więcej płacimy taki sam koszt tej transakcji. No to jest zupełnie jeszcze absurdalne, a w momencie, kiedy tej waluty będzie jeszcze mniej, a w pewnym momencie jej w ogóle zabraknie, bo nie będzie można jej kopać, prawdopodobnie te koszta jeszcze wielokrotnie wzrosną. Oprócz tego to jest też waluta technologicznie w stosunku do innych kryptowalut dość archaiczna już w tej chwili, w związku z tym dość wolna, jeśli chodzi o transakcje. Właśnie, może w tym miejscu ja powiem, co powiedział Bernard Litter właśnie na ten temat, bo tutaj już kilka razy się pojawiło w naszej rozmowie to, że Bitcoin nie spełnia tej funkcji wymiany, prawda, między ludźmi. Więc Bernard Litter w takim wywiadzie z 2014 roku zapytano go właśnie o Bitcoina i on wtedy powiedział, że to jest bańka medialna, i że Bitcoin ma ciekawą architekturę i powiedział, że zamierza wykorzystać tę architekturę w różnych projektach takich oddolnych w Unii Europejskiej dotyczących walut, zarządzania, podejmowania decyzji, samorządności. Więc wskazał, że ta architektura jest interesująca, ale sama waluta skupia się tylko na dwóch cechach konwencjonalnych pieniędzy i te dwie cechy akurat są negatywne. I podał jedną z nich, są negatywne dla społeczeństwa i dla samej waluty. Po pierwsze, powiedział, że to narzędzie spekulacji właśnie, a nie tak naprawdę środek wymiany. I powiedział, że autentyczna sytuacja z Bitcoinem polega na tym, by chwycić ich kilka i po prostu na nich usiąść. Ostatnia rzecz, jaką się z nim da zrobić, to użyć go w codziennej wymianie z innymi ludźmi. I tak. Wtedy też powiedział właśnie, to był rok 2014 i w tamtym czasie już było ponad 100 kopii Bitcoina, tak jakby tej architektury, ale wszystkie te inicjatywy wykorzystywały właśnie bańkę medialną. Więc może tutaj bym cię poprosiła o komentarz.
No, ja się oczywiście podpisuję pod tym komentarzem i zresztą mówiłem o tym wcześniej. On mówi, że nie spełnia tej funkcji transakcyjnej, czyli tej funkcji wymiany, natomiast spełnia funkcję tą negatywną, spekulacyjną. Drugie Jagódzki wymienia, przypuszczam, że chodzi o funkcję tezauryzacyjną, która się wiąże z tą funkcją spekulacyjną. Mm-hmm. A co do takiego? No bo jak on mówi, żeby usiąść na Bitcoinie i czekać, to znaczy, że go tezauryzujemy, czyli go nie używamy, go oszczędzamy, go uruchamiamy go, czekając na to, aż zyska na wartości. Mm-hmm. I funkcja tezauryzacyjna się ewidentnie wiąże z funkcją spekulacyjną. Bo drobny inwestor może, mając Bitcoina, liczyć na to właśnie, że wielcy gracze, którzy decydują i tworzą ten rynek giełdowy i rynek spekulacji, po prostu doprowadzą do tego, że po jakimś czasie ta waluta będzie po prostu wymienialna w stosunku do tak zwanych walut fiat, czyli można je na przykład określić jako waluty fiducjarne, w stosunku zdecydowanie korzystniejszy niż wtedy, kiedy oni ją kupowali. Także te dwie funkcje się ewidentnie, ta spekulacyjna z dezeuryzacyjną wiążą i obydwie wykluczają, czy są sprzeczne funkcjonalnie z tymi funkcjami, praktycznie z tymi funkcjami, o których ja mówiłem wcześniej, czyli tymi funkcjami, które są podstawowymi, pozytywnymi funkcjami pieniądza, czyli funkcjami wymiany i funkcjami mierzenia wartości. Pomijam już funkcję trzecią, o której też wielu ekonomistów czy socjologów mówi, tworzenia pewnych relacji społecznych i podziału pracy i optymalizacji pewnych procesów, również produkcji i wymiany, ale powiedzmy już sobie ten temat na razie pomijmy. Bo to jest nasz podstawowy problem, prawda? Tak jak też w tej preambule napisaliście, że po prostu nasz rynek jest tak naprawdę pełen produktów i usług, tylko jest inny problem. My się po prostu nie mamy czym płacić, nie wymieniamy się i jest, tak jak oszacowaliście, o 40% za mało pieniądza w obiegu, tak? Tak, ale może za chwilę o tym opowiemy chwilkę, natomiast ja chciałbym jeszcze skończyć temat Bitcoina i tego wątku, od którego zaczęliśmy, tego właśnie wystąpienia, tego filmiku, na który się powoływałaś, cytowałaś go. Mianowicie, ja jeszcze widzę jedno zagrożenie, jeśli chodzi o Bitcoina, który jest przez tego pana określany jako współczesne złoto, czy srebro, czy miedź, o ile pamiętam. Tak, tak. Otóż ja tu widzę jeszcze ryzyko deflacji, to znaczy ryzyko tego, że jeśli skończy się kopanie Bitcoina i będzie on używany w różnych transakcjach, to siłą rzeczy jego wartość w stosunku do produktów i usług będzie coraz wyższa, czyli krótko mówiąc, będziemy tu mieli z odwrotnością zjawiska inflacji. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś by się posługiwał Bitcoinem i wartość jego by wzrosła, to by się okazało, że on ma problem na przykład z pokryciem pewnych kosztów produkcyjnych. Znaczy on zapłacił wcześniej za na przykład materiały jakieś, żeby coś wyprodukować, a później sytuacja jest taka, że procesy deflacyjne powodują, że on ma realnie mniejsze przychody, ponieważ wartość tej waluty wzrosła. I to jest też problem, który może generować Bitcoin w przyszłości. Natomiast rzeczywiście możemy w tej chwili wrócić do tego tematu głodu monetarnego, bo poruszyłaś ten wątek. Rzeczywiście jest tak, że on wynosi w granicach 40-50%, licząc od konsumpcyjnego PKB. Czyli krótko mówiąc, na czym to polega? Polega to na tym, że my
jako społeczeństwo zarabiamy mniej niż musimy wydać, żeby się utrzymać, żeby normalnie funkcjonować i żyć. Właśnie ta różnica między naszymi wydatkami a dochodami to jest te 40-50% i ta różnica jest pokrywana z długu, czyli z tego, że musimy się zapożyczyć. W tej chwili dodatkowo mamy tą sytuację tego całego koronakryzysu, który spowodował unieruchomienie gospodarki w dużej mierze i spowodował również takie zjawisko, że mamy jakby małą zastępowalność kredytów kredytami. O co chodzi? Pieniądz jest długiem. W związku z tym, jeśli ja spłacam na przykład kredyt, bo nie wiem, wziąłem jakieś urządzenie do firmy i muszę to spłacać, to pieniądz, który spłacam, ta część kapitałowa jest niszczona, utylizowana, wyksięgowywana. Mhm. Teraz, żeby pieniądze. To jest ta anihilacja, tak? Halo? To jest ta anihilacja, tak? Tak. Mhm. To jest sytuacja pieniądza. I teraz, żeby tego pieniądza nie ubyło z rynku, to musi ktoś inny albo ja wziąć kredyt na miejsce tego, który został wyksięgowany. A w związku z obecną sytuacją ogromnych problemów unieruchomienia gospodarki, więcej z przedsiębiorców ma absolutne problemy, żeby brać nowe kredyty w miejsce spłacanych starych. Mało tego, jest gorzej, bo ma nawet problem, żeby spłacać te obecne. W związku z tym ten problem głodu monetarnego się pogłębia. I jeszcze jest druga okoliczność, mianowicie następuje tezauryzacja, o której wcześniej mówiliśmy, czyli unieruchamianie pieniądza, no bo jeśli ktoś ma jakieś oszczędności w firmie, czy prywatne, a boi się o przyszłość, jest pewnym lęków i chce się zabezpieczyć, na przykład dostał jakaś firma, to może być dostała z tak zwanej tarczy antykryzysowej, dostała jakieś środki, które ma na koncie, to raczej nie będzie rozpoczynać inwestycji ani wydawać tych pieniędzy, tylko będzie je trzymać na koncie. W związku z tym one będą unieruchomione. To też pogłębia to zjawisko głodu monetarnego. Pomijam już fakt, że mnóstwo ludzi od wiosny tego roku wyjęło pieniądze z systemu bankowego, głównie w postaci gotówki, te pieniądze do systemu bankowego nie wróciły. Tak, o tym rozmawialiście niejednokrotnie. Ja właśnie tutaj odsyłam też na stronę, na kanał Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, żeby tutaj widzowie sobie pooglądali te wywiady z Tobą i z Wojciechem Dobrzyńskim, bo tam jest sporo informacji. To i generalnie reasumując ten wątek, mamy do czynienia z dramatycznym pogłębieniem się tego zjawiska, które istniało wcześniej we wszystkich gospodarkach, gdzie dominuje pieniądz dłużny, czyli pogłębieniem się tego zjawiska głodu monetarnego i unieruchomienia gospodarki. Z drugiej strony mamy też ogromne zapasy magazynowe, potencjał wytwórczy, potencjał tkwiący w niewykorzystanych usługach itd., itd. I teraz szczególnie w tej sytuacji potrzebny jest środek transakcyjny uczciwy, który jakby w tą niszę, w tą lukę wejdzie i da możliwość wykorzystania tego potencjału, uruchomienia tego potencjału, tych zasobów niewykorzystanych, tego potencjału magazynowego, tego potencjału tkwiącego w usługach, które mogły być wykonane, a nie są wykonywane. I właśnie stąd się wziął pomysł i przedsięwzięcie, projekt uruchomienia Navicoina i Huzara. I wydaje się, że w tej chwili jest ze wszech miar bardzo dobry moment, dobra chwila, żeby właśnie w związku z tym... Wy zaczynaliście 2 lata temu, prawda, pracę nad tym, a już wtedy był problem, a teraz tu już w ogóle. Teraz problem jest nabrzmiały i on się pogłębia. I ja myślę, że to też, jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ myślę, że obecna sytuacja powoduje, że świadomość społeczeństwa, świadomość ludzi, świadomość przedsiębiorców bardzo szybko wzrasta i być może właśnie jest to taki moment, w którym należy z takim
znaczy jestem głęboko o tym przekonany, że to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba z takim projektem wystartować. I mało tego, że taki projekt i wprowadzenie takiej niedłużnej, niewymienialnej waluty będzie wręcz taką ostatnią deską ratunku dla wielu przedsiębiorców i również konsumentów i da zupełnie nowy impuls do stworzenia pewnej autodynamicznej struktury samowystarczalnej, gospodarczej, opartej o nasz rodzinny potencjał twórczy, usługowy, związany zwłaszcza z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb rodzin, firm małych i średnich, pojedynczych obywateli i konsumentów. Zwłaszcza mam tu na myśli wszystko, co się wiąże z kompleksem żywnościowym, spożywczym, zwłaszcza zdrową, ekologiczną żywnością, energią, wszystkimi jakby dobrami, które są podstawowe dla zapewnienia bytu każdej polskiej rodzinie, a które mogą być wytworzone, wykreowane tu przez nas. Możemy się tymi dobrami i usługami wymieniać i tworzyć pewne ramy elementarnego bezpieczeństwa ekonomicznego i egzystencjalnego nas jako pewnej wspólnoty. Tak. Może pozwól, Piotr, że ja przeczytam taki fragment z książki People Money. Tłumaczenie na polski to są ludzkie pieniądze albo pieniądze ludzi. Obietnica walut lokalnych jest taki podtytuł. I tam jednym z autorów jest Margit Kennedy, a drugim Bernard Litter właśnie. I tam jest właśnie taki fragment, który doskonale pasuje do tego, co opisujesz, do tej funkcji właśnie Husara. Oni tam piszą, że problemem wielu społeczności jest niewystarczające wykorzystanie zasobów. Ludzi mających talenty i czas, biznesów ze stołami, samochodów do wynajęcia, usług drukarskich, miejscówek w teatrze, stowarzyszeń, które nie używają swoich pojazdów i pokoi. Lokalna administracja nie wykorzystuje swoich budynków i pojazdów w wystarczającym stopniu itd. I nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby sprawić, by te rzeczy zaczęły szybciej krążyć. To straszne marnotrawstwo ludzkiego potencjału. Celem walut równoległych jest łączenie niezużywanych zasobów z potrzebami, które są niezaspokojone, gdy transakcje tradycyjnymi pieniędzmi zostały dokonane. Koniec cytatu. Czy to właśnie o to chodzi, prawda? Tak, tak, no dokładnie tak jest. Ja mówiłem o tym, trochę używając trochę innych może pojęć i słów, natomiast dokładnie chodzi o to, żeby pieniądz służył społeczeństwu, a nie społeczeństwo systemowi finansowemu, bo w tej chwili mamy sytuację, że pieniądz jest narzędziem eksploatacji i wyzysku. No i jesteśmy blokowani po prostu na każdym kroku, tak jakby ten organizm społeczny, on nadal funkcjonuje i się rusza, ale jest unieruchamiany na siłę właśnie przez te blokady finansowe, monetarne. Znaczy, oczywiście, że tak, ale to nie jest tylko blokada, ale to jest ciągły upust krwi, dlatego że jest taka pompa sącotłocząca. Właśnie, ja też tutaj to sobie wypisałam, bo oni też tam piszą właśnie, że pieniądz globalny działa jak pompa, która wysysa zasoby z danego regionu, w którym ludzie zarabiają te pieniądze. Następnie wypływa w świat, nie cyrkulując lokalnie. Oczywiście, że tak. Wynika to z natury pieniądza, czyli pieniądza, który jest pieniądzem dłużnym i jeszcze oprocentowanym. Polega to na tym, że jak już mówiłem, że w miejsce jednego kredytu musi się pojawić drugi kredyt, bo ten spłacony znika, żeby pieniądza było wystarczająco dużo, żeby obsłużyć realną gospodarkę. Ale mało tego, do każdego kredytu są naliczane odsetki. Tych odsetek już w momencie udzielenia kredytu bank nie tworzy. W związku z tym w systemie się pojawić musi kolejny kredyt, który sfinansuje te odsetki, ale te odsetki już są zasysane przez system bankowy i tak zwane rynki finansowe jako ten w cudzysłowie realny pieniądz, który już nie jest anihilowany, nie jest niszczony. I ta pompa sącotłocząca, która istnieje dziesiątki lat, spowodowała, że mamy taką sytuację obecnie, że
biorąc pod uwagę globalną ilość pieniądza, to poniżej zdecydowanie 1% tego pieniądza obsługuje realną gospodarkę, a reszta pieniądza to jest pieniądz, który jest gdzieś w funduszach inwestycyjnych, na rynkach finansowych, na giełdach, w systemie bankowym, czyli on nie służy realnej gospodarce, tylko służy spekulacji. To jest właśnie ta pompa sądzotłocząca, która wysysa przy okazji energię, czas, dobra. I niszczy relacje, prawda? Niszczy społeczność. Relacje, oczywiście, no bo demoluje te relacje, chociażby poprzez to, że ten głód monetarny powoduje, że jest wyścig szczurów, że jest nieuczciwy marketing. Wiele bardzo negatywnych zjawisk, ale w konsekwencji prowadzi do zawłaszczenia realnych dóbr, mienia, bo powoduje, że po prostu pieniądza poprzez właśnie tą pompę sącą, tłoczącą musi w wielu miejscach brakować, zwłaszcza jak przychodzi kryzys. Wtedy kto jest beneficjentem? No oczywiście ci, którzy kreują pieniądz i ten system szeroko pojęty finansowy poprzez na przykład bankructwa przejmuje ogromną ilość majątku z prywatnych mieszkań, niespłaconych kredytów hipotecznych, czy maszyn, urządzeń, nie wiem, parku maszynowego, samochodów, które należały do firm i tak dalej, i tak dalej. Tak, czyli za wykreowany jakiś sztuczny dług, jakiś pieniądz fikcyjny, są zabierane materialne, realne zasoby. Oczywiście, że tak. Oczywiście, tak. Na tym ta pompa między innymi polega. A nam chodzi o sytuację diametralnie odmienną. To znaczy nam chodzi o to, żeby pieniądz służył społeczności, służył wspólnocie, żeby służył realizacji dobra wspólnego, bo pieniądz jest elementem dobra wspólnego, bo jest taką podstawową infrastrukturą użyteczną społecznie, publicznie, która powinna być dostępna w taki sam demokratyczny i uczciwy sposób dla każdego podmiotu i każdej osoby. Nie może być tak, że pieniądz jest w prywatnych rękach i że pieniądz jest kreowany przez prywatne instytucje bankowe i że w związku z tym tak naprawdę nie jesteśmy dysponentami krwi we własnym organizmie. To jest sytuacja, którą można porównać do... Pasożyt. Tak? Pasożyt, prawda? Tak, tak, ale to jest sytuacja, którą można porównać do takiej medycznej okoliczności, kiedy my jako organizm nie jesteśmy w stanie wytwarzać własnej krwi i musimy dokonywać transfuzji. No i to jest sytuacja, kiedy tracimy własną autonomię i suwerenność jako organizm, bo nie możemy normalnie funkcjonować. A więc jeśli państwo nie ma, społeczność, wspólnota narodowa nie ma własnego pieniądza kontrolowanego przez siebie, którego powinno być w sam raz, ani za dużo, ani za mało, bo jak jest za dużo, to jest inflacja, jak jest za mało, to jest deflacja. Mm-hmm. Więc jeśli my nie mamy tej możliwości tworzenia i kontroli pieniądza, to właśnie jesteśmy takim pacjentem chorym na białaczkę, czyli chorym na raka krwi. Na przykład musi tą krew gdzieś zewnętrznie pozyskiwać, no i wtedy nie ma możliwości normalnego funkcjonowania życia, rozwoju. Czyli przekładając to na język państwa czy narodu, tracimy suwerenność po prostu. Tak. To chyba wszyscy czujemy, że chorujemy bardzo mocno. No tak, i teraz ta bateria, która się obecnie tworzy, która toczy się obecnie w kontekście tego całego koronakryzysu, polega na tym, że no, siły, które zarządzają globalnymi korporacjami, usilnie dążą do tego, żeby zlikwidować klasę średnią, bo ona jest ostatnią taką rubieżą obrony uczciwości i normalności w gospodarce, bo jak nie będzie klasy średniej powiązanej strukturalnie z społecznościami lokalnymi, z narodowymi wspólnotami, no to wtedy w zasadzie nie będzie już żadnego hamulca, który będzie hamował
możliwości totalnej inwigilacji, manipulacji, zniewolenia w zasadzie wszystkich narodów pod każdą szerokością geograficzną. Czy można powiedzieć, Piotr, że husar to jest właśnie takie głównie narzędzie dla właśnie dla klasy średniej? Nie tylko, dlatego że on ma dostarczyć również środka płatniczego dla tak zwanych chętników, czyli konsumentów, których nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb. A bez takich konsumentów nie może się rozwijać klasa średnia. Dokładnie, czyli na przykład ludzie starsi, młodzież, prawda? Oczywiście jak najbardziej, to jest wszystko system naczyń połączony i my to wszystko jakby poprzez wpuszczenie tej energii nowej, uczciwej, że tak powiem, chcielibyśmy uruchomić ten potencjał ukryty, ten potencjał dodatkowo zamrożony przez koronakryzys, uruchomić tą energię, bo ona jest ogromna i ten potencjał jest ogromny, tylko po prostu jest niszczony przez wadliwy system architektury finansowej, a teraz dodatkowo jeszcze niszczony przez całą tą plandemię, jak ją nazywają. A powiedz jeszcze, Piotr, czy on będzie tylko w formie cyfrowej, czy też jest szansa, że będzie też w formie papierowej? Na razie będzie w formie cyfrowej, w formie papierowej, a raczej jako pewien taki, nie wiem, okazjonalny, symboliczny wizerunek banknotu. Natomiast nie chciałbym wnikać w ten temat w tej chwili, bo można w odrębnej audycji porozmawiać, natomiast są pewne uregulowania i uwarunkowania prawne, które powodują, że jest to trudne do realizacji, w sensie, żeby na przykład wyemitować jakąś walutę alternatywną w postaci materialnej, fizycznej. Natomiast no nie chciałbym dzisiaj o tym mówić, bo temat jest dość złożony i dla bezpieczeństwa, że tak powiem, przedsięwzięcia staramy się wykorzystywać narzędzia, które są przetestowane i bezpieczne, również od strony prawnej. Natomiast generalnie, jeśli mówimy o formie materialnej pieniądza, czyli gotówce, mówiąc w sposób prosty, to oczywiście jesteśmy absolutnie przeciwnikami likwidacji gotówki, bo gotówka jest jedną z tych ostatnich rubieży obrony społeczeństw przed globalistycznym totalitaryzmem, który nad nami wisi jak miecz Damoklesa. Tak, ja się zastanawiam cały czas nad właśnie tymi osobami, które nie mają smartfonów, przecież ludzie starsi. Więc jak oni będą funkcjonować w ogóle w tym wszystkim? No, jest to duży problem, aczkolwiek nacisk systemu w tej chwili jest tak potężny, że w zasadzie niekogo, przypuszczam, trudno będzie znaleźć osobę, która jest całkowicie poza tym cyfrowym światem. Aczkolwiek oczywiście my też musimy brać pod uwagę tą okoliczność przy realizacji tego projektu, ale w tym momencie musimy się skupić na tym, co jest do zrobienia w sposób realny i szybki. Tak, bo tu trzeba respirator podpinać, prawda, dla społeczeństwa. Znaczy respirator to może nie, bardziej tlen. Tlen. Natomiast tak, masz rację, tutaj sytuacja jest dramatyczna i pogarsza się z dnia na dzień, zwłaszcza jeśli chodzi o małe i średnie firmy w Polsce, które są głównym pracodawcą. W związku z tym my nie możemy w tej chwili już prowadzić filozoficzno-prawno-politycznych dywagacji i deliberacji na temat właśnie tego, w jakiej formie ten pieniądz powinien być, a czy on powinien być taki w części papierowej, czy w innej części papierowej. Po prostu musimy zacząć
działać. Tak. Działać i zauważyłam właśnie, że oś czasu jest dość napięta i taka, no, te terminy są takie dość bliskie, patrząc właśnie na stronę tokenizer, tam gdzie jest NaviCoin i Husar właśnie. Także no, nie, powiem tak, nie obijacie się. No, próbujemy i staramy się robić to, co jest w naszej mocy. Jesteśmy na początku projektu, ale już w tej chwili widać, że on wchodzi w bardzo istotne zapotrzebowanie społeczne i myślę, że na tej fali, na tej energii będzie się bardzo dobrze rozwijał. Chciałem podkreślić jeszcze jedno, że Husar jest projektem waluty społecznościowej, która będzie rozdawana na zasadach absolutnie demokratycznych, to znaczy wszyscy, którzy się zgłoszą, wszyscy Polacy, którzy się zgłoszą do nas, czy bezpośrednio, czy pośrednio, przez różne kanały internetowe, antysystemowe, różne organizacje, stowarzyszenia i tak dalej, będą otrzymywali tą samą pulę 5000 huzarów do dyspozycji. I to jest ta pierwsza fala, pierwsza odsłona programu. I chcemy jak najszybciej jakby to zrealizować. Emisja samego huzara jest planowana 5 stycznia przyszłego roku. Mm-hmm. Po to, żeby po prostu jak najszybciej dać ulgę i możliwość jakby odbudowywania i narodzin. Tak, czyli od nowego roku można powiedzieć, prawda? Mm-hmm. Mm-hmm. Autonomicznej gospodarki, takiej budowania pewnej samowystarczalności naszej ekonomicznej. A w tej chwili trwa tokenizacja projektu, to znaczy daliśmy możliwość zakupienia tokenu NaviCoin, który ma z kolei sfinansować cały ten projekt, ponieważ on oznacza oczywiste i konieczne koszta do poniesienia. To jest duży projekt, który się wiąże z dużymi kosztami i też koniecznością zabezpieczenia tutaj różnych kwestii, które dadzą stabilizację całemu przedsięwzięciu, więc to jest naprawdę duże wyzwanie. Także jakby dwuetapowo realizujemy całe przedsięwzięcie i od 5 stycznia, co jest najważniejsze, podkreślam to jeszcze raz, jest to zresztą rocznica wydania przez Stefana Batorego takiej ordynacji menniczej w 1580 roku, która zintegrowała monetarnie Polskę z Litwą, ale również prowadziła dwuwalutowość, o czym mało kto wie, bo Stefan Batory wprowadził dwuwalutowość w tym znaczeniu, że monety srebrne i złote obsługiwały głównie handel zagraniczny i eksport polskiego zboża, ponieważ Polska była wówczas w XVI wieku bardzo dużym eksporterem zboża. Natomiast grosz był walutą wewnętrzną, która właśnie budowała tą wewnętrzną dynamikę gospodarczą i tą suwerenność i ten potencjał samowystarczalności. Zresztą polskie pieniądze wówczas po tej reformie Batorego były bardzo pożądane i używano ich nawet w Turcji. O, proszę bardzo, niesamowite. Także nie przypadkiem wybraliśmy tą datę 5 stycznia. Datę, która też siłą rzeczy wiąże się z tradycjami polskiej huzarii, bo to była za czasów Stefana Batorego też podstawowa formacja wojskowa. To wszystko się ze sobą wiąże i my w bardzo mocny sposób nawiązujemy do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej i ówczesnej demokracji bezpośredniej i tej dobra wspólnego, ale to jest jakby temat na odrębną rozmowę, zresztą tak, ja piszę. Tak. To jest nasza ta dusza narodu, do której musimy się odwołać w tym wszystkim, żeby nam pomogła, wsparła nas. Dokładnie energetycznie. Tak.
A powiedz, Piotr, jeszcze jeśli chodzi o takie działania edukacyjne, żeby ludzie jakby rozumieli to, co powstaje i dołączali, to co jeszcze planujecie? Cały czas jakieś wywiady, programy, tak, na kanale? Oczywiście, że tak, ale my będziemy starali się realizować taką działalność informacyjno-promocyjną w bardzo wielu kanałach, z wieloma mamy współpracę. Tak. Także myślę, że to będzie co najmniej, nie wiem, 20-20 kilka takich środków przekazu mediów niezależnych, antysystemowych. Planujemy też wyjazdy i spotkania. Planujemy też inne metody oddziaływania, ale bardziej takie marketingowe, ale to może za wcześnie o tym mówić. Na razie musimy się skupić na tym, żeby obsłużyć, że tak powiem, tych wszystkich, którzy chcieliby z nami na ten temat porozmawiać, bo zainteresowanie tą inicjatywą, tym projektem jest bardzo duże. Super. To myślę, że na dzisiaj wystarczy, jak na pierwszą rozmowę. Jeszcze umieścimy linki, prawda, żeby ludzie sobie tam mogli poczytać na temat, do strony Tokenizer właśnie, do strony Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. I jak będzie trzeba, będziemy kontynuować, prawda, temat. Ja myślę, że się nieraz jeszcze spotkamy, nieraz porozmawiamy. Ja myślę, że warto porozmawiać na pewno o tradycjach pierwszej Rzeczypospolitej i wytłumaczyć, dlaczego my się odwołujemy do idei dobra wspólnego. Wiesz co, to jest taka dobra energia za tym husarem, że myślę, że dużo osób od dzisiaj po prostu zacznie szukać i czytać o husarii i też o właśnie o pierwszej Rzeczypospolitej. Ja, przynajmniej ja już czuję tego ducha. To ja na koniec powiem tylko, że właśnie pojęcie Rzeczpospolita jest kwintesencją dobra wspólnego, bo Rzeczpospolita to jest nie tylko rzecz pospolita, czyli powszechna, coś, co dotyczy każdego obywatela, każdego Polaka, ale również wspólna w pierwotnym znaczeniu. Czyli Rzeczpospolita jest kwintesencją pojęcia dobra wspólnego, które było w XVI czy XVII wieku podstawą filozofii politycznej ówczesnych Polaków. I nie było wówczas w ogóle pojęcia dobra osobistego, było pojęcie wolności osobistej, które było ściśle określone przez pewne zasady prawne i swobody. Natomiast dobro było zawsze wspólne. I myślę, że do tych kategorii myślenia musimy wrócić. Tym bardziej, że pieniądz, o którym mówiliśmy, jest właśnie podstawowym elementem dobra wspólnego, bo on zapewnia tą uczciwość i symetrię wszelkich procesów społeczno-ekonomicznych, a zarazem bezpieczeństwo i uczciwość, możliwości rozwoju dla każdej polskiej rodziny. Tak. Więc na tym pięknym akcencie zakończymy. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również za uwagę i pozdrawiam. Myślę, że niedługo się spotkamy i porozmawiamy tak. O kolejnych tematach. Dziękuję Ci serdecznie. Dobranoc. Dobranoc. Do widzenia. A ja dziękuję serdecznie widzom i zapraszam Was do zapoznania się z linkami, do zapoznania się z projektem i do usłyszenia w kolejnym programie. Dobranoc. Dostęp do wszystkich materiałów uzyskasz, wykupując subskrypcję na stronie www.samoświadomi.pl, zakładka sklep. Pozwala nam to funkcjonować w większej wolności od cenzury YouTube'a. Poprzez wykupienie subskrypcji umożliwiasz nam dalszą pracę i rozwój wydawnictwa. Postaw mi raz w miesiącu kawę za moją pracę, a dla mnie, mojego zespołu i powstającego wydawnictwa będzie to niezbędna pomoc. Dziękujemy wszystkim tym, którzy piszą do nas, wspierają nas i już subskrybują naszą stronę. Jesteście wspaniali i bardzo nam pomagacie. Do dzieła, Civitas!